Cześć, witam wszystkich z tej strony Turpat i witam w kolejnym vlogu, a dzisiaj mam specjalnego gościa, którym jest Tom. Fuzjonek. Oh yeah. I dzisiaj pogadamy sobie o Hugo. Hugo to był taki program telewizyjny, który leciał w czasach naszego dzieciństwa, no i który wywarł dość spore oddziaływanie na naszej psychice, przynajmniej na mojej. Nie wiem, jak tam u ciebie było z tym wszystkim. No z psychiką tam w sumie nic takiego nie było, ale to była strasznie... Może nie tyle co denerwująca gra, ale ludzie, którzy w to grali, wydawali mi się bez mózgami po prostu, bo nie potrafili kompletnie wciskać klawiszy, ale to o tym potem. Tak, może tak na wstępie powiem, o co tam chodziło. Ogólnie to był program prowadzony przez takiego trolla, znaczy troll to była taka postać komputerowa, a prowadziło zazwyczaj takich dwóch kolesi, którzy troszeczkę byli żałośni, z tego co pamiętam, z perspektywy czasu. Nie lubiłem ich po prostu, jakoś mnie drażnili. No i ludzie wysyłali do tego programu takie wiadomości, nie było wtedy maili, nie było wtedy internetu, wyobraźcie sobie. Wysyłali pocztą jakieś wiadomości, tam się przedstawiali, że chcieliby wziąć udział w programie, no i oni byli losowani z tych osób, albo dzwonili po prostu bezpośrednio, telefonicznie, no i brali udział w konkurencji, w grze. Mogli sobie, zostali wylosowani do pewnych gier, no i grali w te gry, grali jako Hugo, czyli ten sympatyczny albo niesympatyczny troll, i przechodzili te gry. No i oczywiście po przejściu danych gier były jakieś tam nagrody. Gra była dość niesprawiedliwa i gra była dość taka trudna, bowiem sterowało się tym Hugo za pomocą przycisków na telefonie i to było dziwne. No tak, no i wielu osób, z tego co też słyszałem, osoby z mojego kręgu po prostu się dziwili, jak tacy ludzie po prostu mogą w to grać, bo oni by to zrobili lepiej z zamkniętymi oczami. A to jest taka ciekawa rzecz, że po prostu to nie była wina tych dzieciaków, którzy w to grali, tylko po prostu to wszystko działało na takiej zasadzie, teraz będzie taki moment niszczenia dzieciństwa, czyli moja rola, że taka sytuacja, siedzicie sobie przed telewizorem, gracie w tę grę, naciskacie sobie klawisze na tej telefonie, no i w tym momencie to nie wygracie, a impuls przechodzi do studia i w studiu sobie siedzi taki pan, taki smutny pan sobie siedzi i ma sobie monitor przed sobą i na tym monitorze pojawiają się cyfry, które żeście wy wklepali i dopiero on na klawiaturze wklepuje te cyfry, nie ma czy robi to, że tak powiem, dobrze czy źle, po prostu on się słucha was i dopiero za jego ruchem, że tak powiem, Hugo się porusza, więc po prostu to, że czasami, nie wiem, Hugo się wbił w skałę, czy tam, no nie wiem, spadł, czy coś, to dlatego, że po prostu, koleś po prostu nie zdążył wcisnąć w odpowiednim momencie przycisku i po prostu się skończyło albo porażką, że zadecydował, tak że akurat ty nie wygrasz w tym odcinku, nie? Albo tak. Ale to powiem ci, bardzo upiorna wizja tego programu. Jeżeli tak było faktycznie, to nie wiem, czy... Wiesz, marzenia dzieciństwa to nie strzezły w gruzach, znaczy sprawiedliwość, jaką niósł ten program, bowiem każdy powinien tam jakby za siebie odpowiadać i twoje umiejętności się tam liczyły, ponieważ niektórzy, pamiętam, byli dobrzy w tę grę, niektórzy koksili, niektórzy wygrywali, no niektórzy byli strasznymi lamami i mimo iż ten program wielokrotnie leciał, to mogli się spokojnie nauczyć mechaniki tej gry, zresztą to nie było wcale trudne, przynajmniej niektóre plansze, gdyż też należy zważyć na to, że niektóre z tych plansz były dużo bardziej wymagające i były dużo większym wyzwaniem niż inne. To wiecie, to powinno zależeć od naszych umiejętności, a nie do jakiegoś kolesia, który wklepuje. Tam z tego co pamiętam, ja pamiętam takie konkurencje. Wspinaczka po linach była, był ten Hugo Copter pieprzony. I co tam jeszcze było? Jazda na strusiu. Oraz potem w późniejszych edycjach było jakieś wchodzenie, bo lawa nas goniła, chodziliśmy do góry, uciekaliśmy od jakichś przeszkód. No i ja bym odniósł się do tych początkowych trzech konkurencji, czyli liany, Hugo Copter i ten pieprzony struś, bowiem według mnie wszystkie te konkurencje nie były sobie równe, znaczy liany były według mnie najłatwiejsze, bo tam wystarczyło w odpowiednim momencie naciskać poszczególne przyciski, unikać tam jakichś słoni, jakichś tam gepardów, które się na ciebie rzucają i w odpowiednim momencie wskoczyć jak się nazywa ten ptak? Raffaello, Leonardo? Raffaello... Ferrero Rocher może, co? Może, czekaj, a może Jakub po prostu? Nie, Jakub to był... Nie, on faktycznie, on się jakoś tak... Donatello, kurde, nie, to są te wojownicze żółwie ninja. Ale czek, podobnie właśnie, w takim podobnym wydźwięku jak Leonardo. No nieważne, zawsze wiem. Fernando. Możliwe. Hugo, kurwa, skręć w prawo, nie, cały czas. Ugolnij Hugolinę i dzieci. Mnie to tak drażniło, podejrzewam, że tych graczy również
wiesz, drażniło, to co ten koleś, ten ptak ci mówił, jeszcze ci kolesie, wiesz, mówili, no skacz, 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 nie słyszysz, co on mówi, skacz, skacz. Bardzo, bardzo upierdliwe. No i na przykład był ten hugokopter, nie? Mhm. To było, no, dość trudne, nie? Tam trzeba było unikać odpowiednich rzeczy. Było dużo wariacji, w której mógłbyś zawalić. A struś, to dla mnie to była kompletna już hardcore, bo tam strusiem się chyba unikało przeszkód, nie? Coś takiego. I tak, wybierało się ścieżkę, odpowiednią ścieżkę. I można było chyba parę razy spojrzeć na mapę. I trzeba było zapamiętać, jakie ścieżki trzeba było skręcać, żeby struś dobiegł do celu, a nie gdzieś tam w pole wyleciał. No i dla mnie to było najtrudniejsze, bo może nie tyle, żebym nie zapamiętał tej ścieżki, ale ona była dość, ta mapa, którą można otworzyć było parę razy w trakcie tej rundy, była dość, no, taka niejasna i ja osobiście nigdy nie rozwikłałem tego, jak to zrobić, nie? Co do tego strusia, to fakt, ta akcja z mapą była troszkę, może nie tyle co niesprawiedliwa, ale no ciężko to było po prostu wszystko ogarnąć, ale podobny schemat był w nowszych grach, chyba to było w jakimś wulkanie, co się na takich wózkach jeździło po szynach kolejowych. A, tak, też pamiętam, tak, też pamiętam. I tam chyba po przejściu poziomu się pojawiała mapa i tam były do wyboru takie ścieżki. Pamiętam, on często kończył, gdzieś tam wylatywał, nie? Z tym wózkiem. Tak, wylatywał z tego wózka. Ostatnio sobie to oglądałem i sobie to wszystko przypomniałem, jak to wyglądało. To z tym wulkanem wiem, jak to wyglądało. A co do takich trudnych schematów, to te wszystkie liany, helikoptery, nawet strusie, to jeszcze była pestka, ponieważ według mnie finał na wulkanie był najtrudniejszy i najbardziej niesprawiedliwy, ponieważ pamiętam, że chyba o nagrodzie decydowały losowe te... Znaczy tam takie... się te trzy wajchy, tak, ruszało? Wajchy i chyba jakąś miksturę tam jeszcze było, zależy od poziomu, grało. Tak. Małpa mieszała chyba te takie eliksiry i trzeba było wybrać odpowiedni. Znaczy wiesz, mieszanie eliksirów, no, daje ci jakąś szansę na zwycięstwo, bo ewentualnie możesz to... Zapamiętać, tak. A te trzy, no to masz 33% szans na trafienie, jak nie trafisz, no to przegrałeś, jak trafisz, to wygrałeś. To było bez sensu, no. Przechodziłeś całą grę, udawało ci się sukces, tam prawie uratowałeś tą pieprzoną Hugolinę i jej dzieci, a potem podchodziłeś i przegrana, bo co? Bo źle strzeliłeś, nie? Już te eliksirki według mnie były bardziej spoko, o ile one oczywiście były do ogarnięcia, nie? Bo mogło być to, bo tam z tego co pamiętam, to dość szybko ta małpa tymi eliksirami ciechała. Tak, ja właśnie chciałem wspomnieć, bo pamiętam, może to mi się tylko tak wydaje, ale wiem, że były różne wersje z tymi eliksirami, że raz małpa to dosyć wolno mieszała i to był każdy w stanie zauważyć, który to jest eliksir, a raz małpa w takim tempie to robiła, że nie wiedziałeś, co gdzie aktualnie się znajduje, więc to też było takie trochę przewalone. No ale no, ogólnie to wszystko było nawet fajnie zrobione, tylko że szkoda właśnie, ustawione i wygrywał ten, już pewnie jak zaczynał grę, To już wiadomo, czy wygra, czy nie wygra. No, bo musiała być chyba jakaś proporcja. No bo tak, jeżeli ktoś by umiał i był mistrzem tego, tak jak ja chciałem być mistrzem i chciałem sobie kupić, bo te gry z Hugo nie tylko były w telewizji, w tym programie, można było też je zakupić na płycie po prostu i grać je w domu na komputerze. No i ja kiedyś chciałem sobie kupić tego Hugo i wymaksować go, wymasterować te wszystkie plansze, tak żeby być mistrzem tego, żeby za każdym razem wygrywać, opanować po prostu te mapki z tym strusiem i tak dalej, wszystko na maksa, potem się zgłosić oczywiście jako dzieciak do tego programu, no i skosić, wygrać, no. A jeżeli to tak działało, no to średnio, nie? Jeżeli to było takie ustawione. Bo tam pewnie musiała być jakiś odpowiedni podział na wygranych i przegranych, żeby było mniej więcej tyle samo, no bo jakby każdy wygrywał i robił tą moją metodę, no to byłoby, no, nieciekawie. No tak, telewizja oszukiwała już wtedy, niestety, także jeszcze chciałem wspomnieć, no bo o ile dzisiaj może faktycznie, znaczy ja nie znam się na technologii aż tak bardzo jak ty, jak widzowie niektórzy, ale według mnie o ile dzisiaj byłoby to jakoś możliwe sterowanie w domu za telefonem, to myślę, że wtedy to chyba było nie do pomyślenia, żeby telefonem i tutaj jeszcze takim dużym, jak, że tak powiem, cegiełką sterować klawiszami telefonu jakąś grę. No wiesz, dobrze, że ktoś nie miał tego, wiesz, tego, co się palca wkłada i się tak, nie wiem, jak to się nazywa, tego takiego okrągłego, nie wiem, czy pamiętasz, takie wybieranie numeru. To się tak brało i kręciło. Tak, no to byłoby beka, jakby ktoś na tym próbował. Ale wiesz co, teraz sobie pomyślałem, że możesz mieć rację z tą teorią, bo wtedy było chyba nie cyfrowe wybieranie numeru, tylko jakiś inny rodzaj. I możliwe, że to faktycznie nie miało możliwości poruszania tym Hugo, jakkolwiek by to nie zrobili. Możliwe, że faktycznie ten koleś jednak sterował widząc, bo na pewno mu się te liczby mogły wyświetlać, tak. A samym sterowaniem Hugo, średnio, nie? Warto też wspomnieć o nagrodach, które były za tą wygraną
ewentualną losową, mega losową. Co tam było do wygrania? Pamiętasz może? Jakieś wygrane? Jakieś nagrody? Komputer. Komputer to było pierwsze miejsce chyba, nie? To był najbardziej koks, nagroda z tego wszystkiego. A dalej to chyba jakieś planszówki jeszcze były. Możliwe. Znaczy wiesz, jak byłem dzieciakiem, no to jarałem się, no bo pomyślałem sobie tak, dobra, wyślę nie maila, tylko wiadomość pocztową do Hugo. Hugo ją odbierze, przyjmie mnie, zadzwoni do mnie, ja na wizji oczywiście wygram, bo byłem mistrzem tego i od razu komputer wylosuje i komputer będzie mój, nie? Taki darmowy komputer. Teraz jak patrzyłem na nagrania archiwalne z Hugo, no to były takie rzęchy, znaczy, no, oczywiście na dzisiejsze czasy, nie? Rzęchy, wtedy to było coś. No ale dla dzieciaka komputer, ciekaw jestem jaki komputer, no bo też wiesz, komputer powiedzieć to ogólnie, nie? No ale była to na pewno atrakcyjna nagroda i to kusiło i to wzbudzało w tych dzieciakach to, żeby dzwonić, żeby naciągać rodziców na pieniądze, bo podejrzewam, że te rozmowy też nie były jakieś super ekstra tanie, nie, i tak dalej. Tak, tylko ogólnie to też się zastanawiałem, jak to wyglądało, bo zanim się, że tak powiem, połączyli, no to oni już wiedzieli, kto będzie grał. Tam wyświetlało się chyba zdjęcie uczestnika, więc... Znaczy, wiesz, to było, bo niektóre zgłoszenia się można było pocztą wysyłać i oni dlatego, wiesz, dostali pocztą zdjęcie, dostali pocztą historię tego człowieka, no i łączyli się z nim i wiedzieli, że to będzie on, nie? Było też coś takiego jak Hugo Express, z tego co pamiętam, i właśnie tam się dzwoniło i bezpośrednia była możliwość dołączenia, tak jak w jakichś tam telegrach czy innym gównie, nie? Mhm. Ja jeszcze pamiętam... To już nie będzie Hugo, ale bardzo podobna rzecz do Hugo, że chyba na TVP1 leciał też taki niedzielny, poranny program z grami interakcyjnymi. Coś pamiętam. Tak, ale to chyba było na o wiele większym poziomie już, bo tam były jakieś samoloty, jakieś tak, wojenne. Tak, w ogóle z tego co pamiętam, to schodzimy troszeczkę na off-topic, ale tam było też chyba takie, że się sterowało fizycznymi, nie? Pojazdami jakimiś tak, tam. Tak, pamiętam, tak. Pamiętam jeden, to nigdy chyba tego nie zapomnę. Koleś grał w Raymana właśnie w ten sposób. Tam miał znaleźć jakiś, miał chyba minutę i miał znaleźć jakiś skarb na planszy od Raymana. I grał sobie właśnie na telefonie, zdalnie oczywiście. I to wyglądało dość płynnie, skakał i tak dalej, więc to już raczej było na wyższym poziomie i on faktycznie tym Raymanem kontrolował go. Znalazł, pamiętam, tą skrzynię i wygrał jakąś super nagrodę. Nie pamiętam, co to było, ale no, zazdrościłem temu kolesiowi, ponieważ też wtedy to był chyba Rayman 2. Też wtedy w Raymana 2 grałem i mówiłem, kurde, umiałbym to samo zrobić, co on, wiedziałem, gdzie jest ta skrzynia i tak dalej. Troszeczkę mu zazdrościłem tego wszystkiego. No ale te gry telewizyjne były, no, trzeba powiedzieć, w większości lekkim oszustwem, no i nie bez powodu one zniknęły w tym momencie, nie? No bo teraz nie do pomyślenia, wydaje mi się, jakby Hugo się pojawił. Przecież współczesne dzieciaki by to wyśmiały i tyle, nie? No, niekoniecznie. Może też by to było oszustwem, ale być może dzisiejsza technologia by pozwoliła już na takie bardziej sprawiedliwsze rozwiązania. No tak, no ale bo... czy im się to jakby opłacało, nie? Te komputery wysyłać? Przecież, wiesz, wtedy komputer to był majątek, teraz to no każdy ma komputer, nie? Nawet po kilka, więc no, nagrody byś też, teraz to by samochody, kurde, rozdawały, albo kłady na tym, na Hugo, nie? No cóż, no, ogólnie to chyba Hugo tak zniknął bez zapowiedzi, tak po prostu był i go nagle nie było, przynajmniej no, tak mi się wydaje. W zasadzie jak większość takich programów, wiesz, no nikt nie ogłasza, że kończy Hugo, zresztą wtedy nie było internetu, więc no, jakby się dowiedział o tym, że Hugo znika, albo z gazety jakiejś, albo no raczej w telewizji by tego nie ogłaszali, no bo to jest dla nich porażka, że wycofują jakiś program, albo się nie sprzedaje, albo nie zarabiają na tym, albo po prostu no, stał się już mniej atrakcyjny dla widzów, więc raczej nikt się tym nie chwali, więc może dlatego masz takie jakby uczucie, że odszedł bez echa. Nie? No może tak. Ale może no, tak. Stał się wbrew pozorom dość kultową. Zarówno ten Hugo jako postać, potem przecież były sprzedawane te gry z nim, jak i sam program stał się dość kultowy, ponieważ no, za dzieciaka rozbudzał marzenia o zwycięstwie. Już inni mieli inne konkursy, takie wiecie, chyba iść na całość i tak dalej, takie dla starych ludzi, a my mieliśmy swojego własnego Hugo, nie? Tak, taki bohater dzieciństwa, można powiedzieć. No można powiedzieć, chociaż troszeczkę wkurzający i za każdym razem jak pukał w ten ekran, puk, coś ci się nie udało, spróbuj jeszcze raz, nie? Wydaj pieniądze swoich rodziców jeszcze raz, to trochę mogło denerwować. No w końcu był trolem, tak? No tak, właśnie, może to troszeczkę od niego się wzięło, to jest trollowanie, nie? Trollowanie to było modne. No właśnie. I tym pozytywnym akcentem myślę, że skończymy ten materiał. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, dzięki za wystąpienie w odcinku. Mam nadzieję, że pomyślnie zniszczyłeś dzieciństwo i moim widzom. Oczywiście wpadnijcie na kanał Fusionka, gdzie znajdziecie masę zajebistych materiałów odnośnie kreskówek i nie tylko. No i co? No i chyba cześć, prawda? Cześć, więc dzięki za oglądanie. Wpadnijcie w linki w opisie.
obczajcie kanał Fuzjonka. Fuzjonka, dobrze powiedziałem. Zawsze mówię Fuzjonek, bo z i to zi, nie? W polskim języku. No i na razie, cześć. Cześć.